Przedstawiam mój tracker fotowoltaiczny na kołach. Dlaczego na kołach? No bo bałem się, że odfrunie. Tutaj mamy oś obrotu. Jest wyłącznik krańcowy i oś obrotu węże się trochę zsunął. Tak to wygląda. I czujnik położenia jest tam ustawiony na 170 stopni bodajże. Wtedy sterownik wie po prostu, w którym jest położeniu, na jakim azymucie. Tak wygląda konstrukcja, przerobiona z konstrukcji na gruncie. Zostały wykorzystane te podpory. A tutaj ta kratownica została stworzona z pozostałości po przebudowie obory na magazyn, więc stali na pewno jest za dużo, no ale taka była. Plus jest taki, że można rozbudować przecież, jeszcze na pewno dałoby radę, na pewno dałoby radę poszerzyć tutaj o spokojnie 5 metrów w każdą stronę. Całość waży około 3 tony powiedzmy. Tutaj kratownica jest metr na metr. Jeszcze te zastrzały zostały dodane. Chyba niepotrzebnie. No ale są. Całość na kołach napędzana jest silnikiem bodajże 1,5 kW. Tutaj pod osłoną. Silnik idzie przez przekładnię od wyciągu gnoju. Tam jest chyba bodajże 1 do 100. Obroty są bardzo spowalniane, także jeden stopień, żeby obrócić o jeden stopień azymut, musi silnie pracować 4 sekundy. Tak jest ustawiony. Pochył wykonany jest przez siłowniki cyklopa. Tak to wygląda. Do tego jest pompka. Dwa siłowniki są. Pompka i rozdzielacz na 12 V. Czujnik krańcowy. Położenie jest, tak jak widzieliśmy wcześniej, jest czujnik położenia na azymucie, a pochył sterowany jest przez tą krańcówkę. Tutaj jest zerowany, a pochył jest, ja rozwiązałem przez czujnik belkę tensometryczną, czyli normalną wagę. Jeśli tam pod tą beczką jest założona belka i ciężarek na niej, po prostu przez pochylanie całej konstrukcji waga się zmniejsza odpowiednio odpowiednio do pochyłu. Pokażę później wzór, z jakiego to wyliczam. Dlaczego nie zrobiłem na słupie? Powody są dwa. Po pierwsze, elektronika, która tym steruje, jest to elektronika oparta o Arduino. Mając wcześniejsze doświadczenia, bałem się, że coś mogłoby być bardzo nie tak. Stąd przy dużych wiatrach czy coś, no jest to konstrukcja nie do ruszenia w zasadzie. Według mnie, no nie do ruszenia. Po drugie, jest to konstrukcja dość łatwo przenośna. Tu jest taka kotwa wkopana. Spokojnie w parę godzin można by wykopać. Tam jest parę takich betonowych podkładów kolejowych na spodzie. Można by tą konstrukcję przestawić. Jeśli byśmy rozszerzyli na boki, no to trzeba by się odsunąć od granicy. O! Ruszyło. Tak to jedzie. Dość powoli. Ale nie ma się co spieszyć. Sterowanie jest rozwiązane przez zegar. Arduino ma w sobie cały przegląd roku, można powiedzieć. Albo półrocza, albo roku,
modyfikuję to ciągle i sterowanie. Po prostu mam wyciągnięte z takiej stronki co pół godziny koordynaty Słońca i do tych koordynatów z 15-minutowym wyprzedzeniem sterownik nastawia całość. Minimalny skok pochyłu wymagany jest 3 stopnie, żeby co chwilę nie włączać pompy hydraulicznej, ale to i tak niedopasowanie o kilka, 2, 3, 5 stopni, to i tak są z funkcji cosinus bardzo niewielkie straty, które postanowiłem podjąć. Albo jeszcze może powiem o sterowaniu. Tak wygląda sterownik. Mamy tutaj wyłącznik główny, stycznik normalnie zamknięty. Do niego poprowadzone są krańcówki na ziemi. Po prostu gdyby coś poszło nie tak, całość nie wyjedzie poza zaznaczony obszar. Po prostu fizycznie odcina zasilanie całości. Styczniki do jazdy lewo-prawo. Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Tak dobrane, że z reguły jak coś idzie nie tak, to włącza się i pompa, i jazda na boki. I wtedy wywala eskę, więc bardzo fajnie to jest dobrane. Sterownik działa tak, że albo jedzie w górę, albo w bok, albo na dół. Dalej mamy Arduino. Wiadomo, trzeba przerobić obudowę. Mamy tutaj moduł odwagi. Tak to wygląda. No, trzeba by to trochę przerobić. Zdaję sobie z tego sprawę. Budowałem to z myślą, że użytek roczny będzie około 40% lepszy. Na tą chwilę liczyłem niedawno, mam 48% uzysku lepiej niż lata poprzednie. Niestety ogranicza mnie tutaj falownik. Na niespełna 10 kW mam 8,2 kW falownik, co nam daje po prostu ogranicza prąd dość znacząco, jeśli jest słońce, no nie wykorzystuje w pełni. Słyszałem, że można dojść do 60%, ale konieczna byłaby dla mnie wymiana falownika. Właśnie dlatego to było głównym motorem dla mnie napędowym, że dołożenie więcej paneli powoduje u nas tutaj, spowodowałoby prawdopodobnie przeciążenie w południe sieci. Już teraz tutaj jest, można powiedzieć, za dużo fotowoltaiki. W lato napięcie rośnie do 250, a nawet i ponad, więc jest problem trochę. No i szersza dostępność prądu, lepsze zużycie bezpośrednio. Jaki koszt tego? Szacunkowo około 15-20 tysięcy, jeśli by wszystko chcieć kupić. Jak mówię, no, stal była dla nas, po prostu była. No, można by było ją sprzedać. To jest taki ukryty koszt. Siłowniki, to była ciekawa historia. Po prostu znalazłem cyklopa w cenie złomu. Cyklop pojechał na złom, siłowniki zostały. Plus dodatkowo zostały rurki, więc dość dobrze. Wiadomo, ogrom pracy. Mój tato spawał to z 3 miesiące. Ja zająłem się oprogramowaniem tego. Też to trwało z 2 miesiące, żeby dopracować to do minimalnej niezawodności. No już teraz praktycznie jest dopracowane. Trzeba jeszcze przerobić tą szafę sterującą, żeby nie napadał tam śnieg ani nic niepożądanego. Wiadomo, na kołach więcej zajmuje powierzchni, ale nie ma ryzyka. Nawet jakby wszystko poszło nie tak, nie zdmuchnie mi tego, nie odleci. Też jest fajny aspekt w razie jakiegoś wielkiego gradu. Panele kładą się w pionie, nie w poziomie, przez co nie ma możliwości uszkodzenia gradem. Rozważaliśmy jeszcze inne koncepcje na budowę, żeby oś obrotu na azymut była bliżej tej kratownicy, ale powodowało to dużo komplikacji, przeciążeń na słup. Spodziewaliśmy się, że konstrukcja będzie ciężka. Stąd powstał bardzo prosty pomysł, zajmujący trochę miejsca, ale
No tutaj aż tak nas to nie boli. O, tu są te słupki, żeby tracker nie wpadł w ten kanał tam i nie zarył panelem w skarpę. Zapraszam do subskrybowania, a także do łapki w górę. Dochodzimy do godziny 14:15 czasu letniego. Pokażę, jak to z tej strony jedzie. Teraz się ustawi w miejscu, gdzie słońce będzie za 15 minut.